A w dzisiejszym odcinku Maćka zabierają na komisariat, ja zepsuję helikopter, a milicja zablokuje drogę. Dzień dobry. 11 listopada i stwierdziliśmy, że pojedziemy, przejechać tak, się bo na nie chowamy jeszcze samochodów i to jest kolejny, ostatni raz. Niektórzy nie chowają, niektórzy inni chowają, ale ci, co nie schowali, to pojechali. Tak, dokładnie. Także z okazji Dnia Niepodległości stwierdziliśmy, że zwiedzimy sobie Dubiecko, Krasiczyn i Przemyśl, a w Przemyślu niespodzianka, bo będziemy w pewnym muzeum. Mam nadzieję, że będziemy w tym muzeum. Powinno się udać. No. Powinniśmy dojechać jeszcze. Czekają na nas. Tylko troszeczkę czasu, bo potrzeba na dojazd do tego muzeum. Także pokażemy Wam piękne Podkarpacie listopadowe. No i wyjechaliśmy z Rzeszowa, ale przez pryzmat tego, że w zasadzie wyjechały tylko 3 samochody i 1 motocykl, to przyjmijmy, że początek naszej wycieczki to będzie skansen kolejowy Bachórz przy znanej wszystkim na Podkarpaciu restauracji Semafor. Stacja Bachórz należy do przeworskiej kolejki wąskotorowej Pogórzanin. Trasa tej kolejki rozpoczyna się w Przeworsku, a kończy w Dynowie. To jest 46 km, ale tą trasę pokonuje w 3 godziny, więc troszeczkę długo. Tylko kto wsiada do takiego pociągu, takiej kolejki wąskotorowej i patrzy na zegarek. No i koniec tych opowieści, bo na historię jeszcze przyjdzie czas przy okazji odwiedzin zamku w Krasiczynie, gdzie się właśnie wybieramy. Dostaliśmy też informację, że możemy wjechać na teren zamkowy, czyli będą pewnie ładne fotki, fajne filmy. No i witamy Was na zamku w Krasiczynie. Pamiętajcie, że jeszcze w tym odcinku będziecie mieć możliwość zobaczenia Muzeum Ratownictwa w Krakowie, oddział w Przemyślu, a powiem tylko tyle, że w zasadzie chyba będziecie mogli zobaczyć to muzeum tylko i wyłącznie w filmach na YouTubie i zdjęciach, ponieważ powoli przechodzi do historii. I to jest bardzo przykre, że byliśmy ostatnimi albo jednymi z ostatnich, którzy zwiedzali to muzeum. Tak nie powinno to wyglądać, no ale czasy są jakie są. No ale dobra, resztę Wam wytłumaczy Łukasz Zając-Zajączkowski, który nas zaprosił i oprowadził, ale to zobaczycie później. A teraz wracamy do zamku w Krasiczynie. Krasiczyn położony jest niedaleko Przemyśla i w samym centrum tego Krasiczyna znajduje się piękny zamek, który został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku i należy do najcenniejszych zabytków architektury w Polsce. Otacza go wielki, ponad 14-hektarowy park. Na początku II wojny światowej zamek został ograbiony przez żołnierzy sowieckich, a w 1940 na terenie zamku filmowcy sowieccy kręcili antypolski film pod tytułem Wiatr ze wschodu, uzasadniający inwazję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Po II wojnie światowej w zamku mieściło się technikum leśne, a od lat 70. XX wieku, co bardzo dla nas jest ciekawe, mecenat nad nim sprawowała fabryka samochodów osobowych w Warszawie, aż do jej likwidacji w 1996 roku. Czyli znów troszeczkę historii motoryzacyjnej w tym naszym odcinku i wycieczce się pojawia. Poglądamy jeszcze trochę widoków, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia i jedziemy w stronę Przemyśla. Pierwszym punktem wycieczki w Przemyślu było zdobycie Kopca Tatarskiego. Nie lada wyczyn, bo 352 metry nad poziomem morza ma ten kopiec. Został usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce Hana, przynajmniej tak głosi legenda. Wjeżdżając na górę wybraliśmy drogę brukową, więc przypuszczam, że w zimę raczej mało kto wybiera tą drogę. Ale jak już wjechaliśmy, ustawiliśmy swoje samochody, naprawdę widok przedni polecam jako obowiązkowy punkt zwiedzania Przemyśla. Także odrobinę wolnego czasu, zabawy w podgrupach, rozmowy, zrobienie zdjęć i w asyście naszych przyjaciół z Przemyśla jedziemy już w stronę muzeum. Słuchajcie, jesteśmy na terenie 114 byłego już w tej chwili szpitala wojskowego, który został oddany do użytku w 1885 roku. No i niestety z racji tu pewnych takich perturbacji w 2012 został przekazany na rzecz miasta i po prostu zlikwidowany. Było tutaj w najlepszym momencie ponad 600 miejsc leżących. No i to był typowo szpital austriacki, tak, bo byliśmy tutaj pod zaborem austriackim. Ten teren, na którym my się znajdujemy, w 2016 roku miasto przekazało użyczenie Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Muzeum Ratownictwa w Krakowie celem utworzenia oddziału przemyskiego, ponieważ w Krakowie niestety nie było miejsca na eksponaty, które tam stowarzyszenie zaczęło zbierać. No i od 2016 roku taka ekipa raz większa, raz mniejsza, pomiędzy 2 a 12-15 osób doprowadzała ten teren w miarę do takiego fajnego stanu, taki jak w tej chwili widzicie. Nie było tu ogrodzenia, te bramy hulały w każdą stronę, były powyginane, połamane. W środku nie było nic poza murami, które się też sypały, nie? Jednak nic nie trwa wiecznie. We wrześniu dostaliśmy z tego terenu wypowiedzenie. Powiem tak, nie jest to szał, nie zdążyliśmy już przygotować wystawy, mało nam brakło, więc to, co zobaczycie w środku, no, jest dalekie od tej wystawy, jaką chcieliśmy ludziom pokazać, no ale jest na chwilę obecną chyba 70 samochodów w środku. Z różnego okresu. Najstarszy tutaj chyba jest 1963 rok Mercedes Drabina, a najmłodsze to są auta, które jeszcze 2 lata temu jeździły tutaj u nas w szpitalu, normalnie w czynnej służbie. Oczywiście tu staraniami naszymi zostały nam to przekazane. I tyle, no zaproszę, mówię, no szału w środku nie ma, pakujemy się, jesteśmy w trakcie pakowania się, bo do 15 grudnia musimy opuścić ten teren. Gdzie? Most. No? Tak. No i to jest właśnie ten najstarszy nasz na chwilę obecną eksponat. 63 rok. Zabaweczka. Ale będzie fajna, w ogródku stał. Tak, tylko później z ogródka to nie wiem czym. T55 albo 72. Fokus może autem zabytkowym nie jest, ale ma fajną historię. To jest auto jedno z dwóch kupione na ostatnią pielgrzymkę papieską Jana Pawła II i ono obstawiało właśnie pielgrzymkę papieską. Leciały 2 w kolumnie, ten jest ostatnim, który pozostał, bo ten pierwszy został skasowany w ogóle doszczętnie. Jednym z ostatnich aut terenówka podarowanych, ale kiedyś dostaliśmy właśnie najpierw tego Volkswagena. I panowie na magazynie do mnie mówią, proszę pana, tutaj mamy taki wsadzik, weźcie go sobie, przyda wam się. No i ja to przywiozłem tutaj ten samochód na miejsce i kolega, który pracuje w pogotowiu mówi, a skąd ty to masz? Ja mówię, nie wiem, panowie mi wsadzili na magazynie. No a wiesz co to jest? Ja mówię, no nie wiem. Mówi, to jest wsad do ratowania noworodków, czyli na jednej płycie defibrylator, respirator i inkubator do ratowania noworodków. To był podarek od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co ciekawe, to auto okazało się być właśnie tym podarkiem. Nie pamiętam, który to był, chyba 2003 albo 2004 rok. Śmigłowiec, to znaczy to, co z niego zostało. Ten śmigłowiec latał w Welcherze w Zakopane. W 2003 roku podczas ostatniej pielgrzymki papieskiej obstawiał tą pielgrzymkę na Balicach, stał jako rezerwowy. Później w zimie, nie wiem czy pamiętacie, grupa uczniów poszła do Doliny Czarnego Stawu i niestety lawina ich zdjęła do tej lawiny. Ten śmigłowiec obstawiał akcję ratunkową, co nie było w całej tej tragicznej historii powiedziane. On poleciał z jedną grupą ratowników i z lekarzem, wysadził ich i wracał po drugą ekipę. Niestety już nie doleciał. On może sikle. Rozłączyły się silniki, Łukasz się na podwórku wylądował, tylko wylądował tak niefortunnie, że przednie zawieszenie zostało złamane i ogon, którego tu brakuje przeszło 2 metrów, został cały połamany. Niestety po badaniach okazało się, że cały kadłub jest tak zdeformowany po tym przyziemieniu, że on po prostu nie nadaje się do latania. No. 11 listopada dobiega końca i już w zasadzie przyjechaliśmy do Rzeszowa, zostaliśmy tylko my. Czyli zlot zakończony, zlot, wycieczka zakończona, sukcesem. Tak. Sporo osób było. Nie żałują ci, którzy już schowali samochody albo którym się nie chciało jechać. Także no, ten z BMW nie był z nami. No. Mam nadzieję, że się podobało i jak coś subskrybujcie, kciuki, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszamy ponownie. Za dużo tych powiedzieć. Ja też chciałem coś powiedzieć. Co? Nie. Chciał coś powiedzieć. Chciałbym powiedzieć tylko dziękuję, że byliście z nami. Do następnego razu. Tada.